Witam panów bardzo serdecznie. No więc zaczynamy chyba. Już będziemy dzisiaj mówili o, tak schematycznie bym powiedział, że no to, prawda, jest jakąś, ale nie tylko o tym, no jest sprawa taka, że pewne teoretyczne jakieś przygotowanie trzeba w sprawie wiosny i rzeczy, które stają się aktualne, bo oczywiście nie tylko powiedzmy, że tak, ale i to jest ważne. Panie profesorze, a propos wiosna. Mogę? Tak, proszę. Widziałem dzień ciała. On jeszcze taki nie był rozbudzony, otumany. On był dziobem w dziuple. Zamiast nową wykuć. No, to się zdarza oczywiście, ale to nie o tym mówimy dzisiaj. Chociaż o zwierzętach myślę, że dobry będzie początek, że przykład na zwierzętach. Zwierzęta, prawda? Zwierzęta. Bo to jest podobne, no. Zwierzęta na wiosnę się budzą, wychodzą z... No właśnie ten dzięcioł też się tak... Ale chodzi mi, że zwierzęta się spotykają na wiosnę i powiedzmy idą, no to się mogą spotkać, się jakoś witają po swojemu i przedstawiają się, no... Przepraszam bardzo, panie profesorze, czy może one się całują? Ja właśnie chciałem pokazać, że całują się. Ale jak to tak? No nie te może akurat, ale się... Ptaki na przykład muszą uważać, bo... Na oczy muszą uważać, bo mogą tak i jest już nieszczęście gotowe, więc... Chociaż taki krótszy to nie, bo on ma... Tu ma mało i... Ale ptaki to gorszy przykład jest. Raczej myślę o tych futrzastych, że weźmy... Idzie taki. Przepraszam, słucham. Właśnie, a jak to zwierzątko się nazywa? To jest wewiórka. Ale to po lewej stronie. Jeleń. Młody jeleń. No. Bez rogów? No bo to jest bez rogów, samica, no. Jelonek. I weźmy, no przykładowo mówię oczywiście, że w lesie gdzieś patataj lecą, prawda? I nagle trafiają na siebie. Teraz zwierzęta na wiosnę, bo takie są wesołe i później z tym, że one w lesie nie mają tych podstawek, tylko może inaczej, że jak wiewiórka skoczy z takiego konaru tu, no to czy ptaki, chociaż najlepiej właśnie jest tak z wiewiórką? Nie, ja mówię o tym, że oni się mogą zetknąć w lesie, prawda? No i co? No i jest przyjaźń, no się lubią. Jest coś takiego, że... No bo tato nie, no to... Ale to jest tylko taki... Przykładowo ja mówię, bo... To trzeba samemu potem w drugiej części tych naszych ćwiczeń jakoś ogarnąć na przykładach samodzielnie, no na żywej naturze. No co, to nie jest żywe, no co... Po prostu jakiś przykład tylko, no. Panie profesorze. Słucham. Właśnie do czego my zmierzamy? No, że jak takie dwa się zaprzyjaźniają, to jest trzecie. Tylko... Niewiórka? Tak. Musicie to sami po prostu zobaczyć i poznać. I potem zdać sprawozdanie, bo to jest tylko schematyczna sytuacja. Czyli z tych dwóch może być niewiórka tylko? Może być, czy... A ten? Z tych dwóch może być ten. Tylko to są nieżywe, no nieżywe są. No idźcie, zobaczcie sami i powiedzcie, jak to jest naprawdę. No przecież nie będę wam na takich pokazywał, bo nic z tego nie wyjdzie. No i co? No kazał nam przyjść poobserwować. No to? No piach jak piach, ziemia. No to trudno się zorientować z tym piachem. I co, to kamień? I że będzie drugi? Że będzie drugi kamień? Nie, poczekaj, on coś takiego mówił, że to chyba o żywe chodzi. No tak. To kamień chyba nie wchodzi w grę. O, to może trawa jakaś, czekaj. To jest chyba żywe takie.
No może być. No. W każdym razie jest zielony. I dwa są. Tak. Czyli dobry kierunek. I tu jakby takie żyłki i dziurka była. Przestań, co za dziurka, szaleś, co ty gadasz w ogóle? To może zwierzątka jakieś teraz, wiewiórki. Niewiórek to tutaj nie ma, już ze 3 godziny jestem, nie widziałem żadnej. Możliwe, że już nie żyją. No właśnie, bo jak one nie tego, to, to jak już nie ma, to umarły wiewiórki wszystkie. Tak. To wobec tego, a może ptaki? Z ptakami to wiadomo, poleci, wyleci. Tak. Gdzieś jakieś pastaki, tak. Tak, bo to wysoko. A przy tym nie ma też żadnego. No. Wiesz co, może by się kogoś spytać. No właśnie, o. O, patrz, idzie, idzie jakiś. Pan jakiś. No. Ja... Zapytaj się, tak. Powiem zaraz. Proszę pana.